Monika Andrzejczak, dzień dobry. W pogodzie dużo się dzieje. W najbliższych godzinach na północy kraju będzie łagodna zima, na południu wiosna, natomiast między tymi regionami uważajmy na gołoleć. Do tego przed nami czas z silnym wiatrem. Już w nocy będzie wyraźny podział na cieplejsze południe z deszczem. Im dalej na północ, to w opadach będzie coraz więcej śniegu, a w środkowych regionach niewykluczony marznący deszcz, więc może być bardzo ślisko. Mocniej powieje w południowej Polsce, w górach i nad morzem. Jutro od rana nie powinno padać od Roztocza aż po Górny Śląsk. Tam częściej wyjrzy słońce. Poza tym chmury i deszcz, na północy śnieg albo mieszane opady. Chwilami będzie mocniej wiało w Karkonoszach, na południu kraju i nad morzem. Zobaczmy, jak duża będzie różnica temperatury. Lekki mróz na północy, a na południu bliżej 10 stopni. Kilka godzin później ta różnica na termometrach będzie jeszcze większa. Południe bez opadów na Podkarpaciu i w Małopolsce. Poza tym w wielu miejscach deszcz, a od zachodniego Pomorza po północne Podlasie śnieg albo śnieg z deszczem. W południowej części kraju opadów powinno być coraz mniej, a wrażliwi poczują kolejny spadek ciśnienia. W sobotę będzie wiało, w porywach do 65 km na godzinę, w górach do 100. Będzie padało od śniegu na Pomorzu i Warmii przez deszcz ze śniegiem w wielu regionach, po deszcz w południowej Polsce. Po południu od zachodu powinno się rozpogadzać. W niedzielę chłodniej, więc częściej popada śnieg, ale błyśnie i słońce, a wiatr tylko trochę osłabnie. Po niedzieli od zachodu stopniowo będzie się ocieplać, choć nadal ma wiać. Do zobaczenia.